Joanna Krupa bez obraczki to już malzeństwo z Douglasem Nunesem. Joanna Krupa długo przymierzała się do zalożenia rodziny. Z poprzednim mężem, Romainem Zago, zdecydowała się jedynie na zabieg pobrania i zamrożenia jajeczek w asyście ekipy magazynu People. Z czasem okazało się, że do Romaina nigdy nie miała stuprocentowego przekonania. Co wyznała w wielu poniżających go wywiadach. Z poznanym na spacerze z psami Douglasem Nunesem modelka przyjęła zupełnie inne tempo. Już po miesiącu znajomości obiecała nowemu ukochanemu, że urodzi mu troje dzieci. W lipcu 2018 roku zawarli ślub w amerykańskim urzędzie stanu cywilnego, a 4 sierpnia przysięgli sobie miłość w krakowskim kościele. Było z tym trochę zamieszania, bo Krupa zorganizowała ceremonię na wzór amerykański. Z chórem wykonującym utwór Beatles of All You Need Is Love, za co oberwało jej się od księdza Daniela Wachowiaka, który wyjaśnił, że msza święta to Golgota i nie ma tam miejsca na żadną radość. W każdym razie, chociaż nie wiadomo, czy z powodu ślubnego repertuaru, malzeństwo nie przetrwalo. Krupa, po 5 latach zachwycania się Douglasem, nagle zaczęła chlodno nazywać go ojcem swojego dziecka. W międzyczasie bowiem zrealizowała 1/3 zlożonej mężowi obietnicy i urodziła jedno spośród obiecanych mu trojga dzieci. 27 marca serwis People poinformował, że do sadu wpłynął już pozew rozwodowy, zlożony przez Douglasa Nunesa. Ponoć znalazła się w nim wzmianka o różnicach nie do pogodzenia. Teraz zaś fotoreporterzy sfotografowali Krupę, spacerującą po Los Angeles bez obraczki ani pierścionka zaryczynowego. Wcześniej nie rozstawała się z okazałym diamentem, to chyba oznacza, że emocjonalnie już nie uważa siebie za mezatkę.